Ale dobra. W sumie możemy tutaj też pobiegać, pogadać ze wszystkimi indywidualnie, ale nie chce mi się tego robić. Wolę, żeby po prostu oni, liderzy, gadali o swoich ludziach normalnie, nie? Dobra, lecimy. Claude. How well scored a teaching gig here, did you? Talk about a great first impression. I guess that means I'd better introduce myself properly. I'm Claude von Regan. Boże, myślałem, że on nosi sandały. Te kurde końcówki, myślałem, że to jego palce. Ja pierdzielę, to było totalnie podlaskie. I'm from the ruling house of the Lester Alliance, but don't worry too much about all that madness. I'm guessing you don't know which class you'll be teaching yet, do you? I bet you'd like ours. Yes. We're not as difficult as the other two. Ta, w sumie ten dom jest całkiem popularny. Have you met the folks from the Golden Deer House yet? Care to know more about anyone? Hell yeah, powiedz mi więcej. Najpierw o sobie. Piqued your interest, have I? As luck would have it, I'm pretty curious about you as well. Ciekawy o mnie? Zadawaj swoje pytania. What's life without a bit of mystery? Let's just spend the next year or so learning about each other little by little. Okej, Claude jest bardziej postacią fizyczną, no nie? I w sumie każdy lider z tych domów dostaje tak jakby po jakimś czasie swoją własną klasę, no nie? Tak jakby swoją taką, swoją, no nie? Claude moim zdaniem dostaje najlepszą klasę ze wszystkich liderów, ponieważ ona daje ci... Oh my god, smoka, na którym może latać! I jeszcze strzela z łuku. Jak strzela z łuku, to jeszcze tym bardziej może rozpierdalać przeciwników. Chociaż ta jego klasa nie daje zbytnio tak jakby bonusów do tego, do range, kurwa, zasięgu łuku, no nie? Więc będzie mógł atakować w niej tylko i wyłącznie z drugiej tej krateczki, no nie? Ale tak czy siak Claude jest dobry. Bardzo nawet dobry. I w sumie no łuk jednak jest jego najlepszą bronią, tym bardziej no dlatego, że no on z nią startuje. W sumie najlepiej, w sumie no jeżeli chodzi o bronię, no nie, to jeżeli chodzi o liderów, to najlepiej po prostu ogarniać ich domyślny typ broni, nie zmieniać, i przynajmniej z mojego doświadczenia, ponieważ to później będzie trochę problematyczne, tak jakby, bo chyba później dostają oni też takie bardziej... dobra, nie będę spoilował, whatever. Claude jest dobry jako postać, jako jednostka. He's good. He's the heir of Gloucester territory. If you haven't already picked up on him, he's a bit arrogant and fancies himself a ladies man. That said, deep down he's really devoted and honest. Though I wouldn't mind never hearing him talk about his noble obligations ever again. Wszyscy chcą, żeby Lorenz zamknął mordę. Więc tak. Może pamiętacie wcześniej, jak powiedziałem, że lepiej nie robić hybrydowych klas fizycznych i magicznych, no nie jednocześnie. Ogólnie myślę, że Lorenz jest jedyną postacią, u której to by tak naprawdę zadziałało, bo on ma tak zbalansowane statystyki, że można nim pójść i pod magię, i pod fizyczne ataki. Ja nim poszedłem pod magię i było nawet całkiem okej. Mimo tego, że chyba z białej magii nie dostaję aż tak pokaźnych, aż tak kurde zarąbistych speli, to z czarnej magii to... tak, to też już... lepsze są jego te skille pod tym względem, ale no, tak czy siak Lorenz jako postać jest wkurwiający. No w sumie no, z deka nie jest aż tak wkurwiający, ale zrozumiałbym, jakby kogoś irytował jego kurde sposobem bycia. Rafael. He comes from a merchant family, but his parents died in an accident. Seems like he's had a rough life. Despite all that, he's just about the most cheerful guy you'll ever meet. His passions are training, eating, and... actually, that's about it. Okej, Rafael.
Pamiętacie może, jak powiedziałem, że wśród uczniów nie ma tak naprawdę do dupy jednostek poza jedną postacią? Tą postacią właśnie jest Rafael. Jesus fucking Christ. Jego jedyną dobrą rzeczą to jego HP i ewentualnie siła. Reszta jego statystyk totalnie zsie. Kurde, on z szybkości tak do dupy jest, że on przez byle kogo może zostać zdublowany. Może nie na samym początku gry, ale później, jak zdobędzie parę leveli, to jego growth rate do szybkości, co wytłumaczę następnym razem, jak będziemy sielać, wynosi 15%. W sumie, no, w sumie mogę nawet teraz powiedzieć, whatever. Growth rate to są tak jakby procent szans na to, że podczas level upu dostaniemy plus 1 do statystyki. Każda statystyka ma swój growth rate. Kurwa, zamknij remotur. Każda postać ma swoje growth rate'y, no nie? I bycie w pewnym... no, zmienianie im klasy dodaje albo też odejmuje im growth rate'y, ale to tak trochę zwykle to nie jest aż tak bardzo, jakby to powiedzieć, widoczne, no nie? Tak czy siak Rafael, to nie polecam z niego jego korzystać, jego trenować. Mimo tego, że jako postać jest naprawdę spoko, ale kurde, jako jednostka jest do niczego. Jeżeli chcecie z niego korzystać, dajcie mu kurde pięści, ponieważ przynajmniej będzie ten... to jest jedyna odpowiednia broń dla niego. Cokolwiek innego mu dacie, to będzie albo spowalniany aż tak, że ja pierdziu, i będzie, albo będzie dostawał mocno po mordzie. Nie, niestety nie. Ignac. He's the second son of a merchant family. Since his brother will inherit the business, he's training to become a knight. If you ask me, doesn't seem like he truly wants to be a knight. He's probably just doing it to please his parents. Okej, okay. Ignac jest bardzo dobry. Domyślnie on lubi korzystać z łuków, jednak ja mu zmieniłem co nieco jego profesję i tak dalej, no nie. Ogólnie jego skillem jest hit plus 20, watchful eye, no nie, to daje hit plus 20, co powoduje, że przynajmniej jak używasz łuków, no nie, ponieważ im większy dystans między tobą a przeciwnikiem, tym bardziej większa szansa, że chybisz, no nie? A jeżeli, no, jako że Ignac ma hit plus 20, to oznacza, że jest o wiele, no, jest o wiele mniejsza szansa, że on chybi swojego przeciwnika, co jest bardzo, bardzo dobre dla łucznika. Chociaż, no, w sumie nawet to działa nawet w każdej klasie tak naprawdę, ponieważ, no, w niektórych momentach, no, przeciwnicy stają się bardzo, bardzo unikliwi i, no, mimo tego, że Ignac ich nie ubije, to przynajmniej ich osłabi bardzo dobrze ze względu na to, że przynajmniej może ich trafić o wiele łatwiej niż inni. Więc no, nie wiem, czy to stakuje się z hit plus 20 od łucznika, nie mam zielonego pojęcia, bo tak jak mówiłem, nie brałem go jako łucznika, ale Ignac, ale myślę, że może być to bardzo możliwe. Więc no, tak czy siak Ignac jest dobry, wart używania. Lysithia, oh my god. Lysithia is the daughter of Count Ordelia, and is probably the youngest student here. But watch out, she gets angry if you treat her like a child. As for me, I do it on purpose. You have to make your own. O, Claude, ty skurwysynu. Tak więc no, Lysithia, definicja szklanej armaty, zapierdala przeciwnika jednym hitem. I jednym hitem ginie. Ona też, tak jak Hubert, ma mroczną magię, że tak powiem. Znaczy, kurwa, black dark magic, no nie, po polsku to czarna magia jednocześnie. Powiedzmy, że to mroczna, no nie. I jej spele są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Szczególnie dostaje taki jeden, który ignoruje odporność przeciwnika, co powoduje, że może zadać bardzo, bardzo, bardzo duże obrażenia mu. Jednak jeżeli nie załatwi go w jeden hit, jednym hitem, to jest duża szansa, że przeciwnik załatwi ją jednym hitem. Mastermind jest bardzo przydatną abilitką, podwaja doświadczenie klasowe, które dostaje.
dzięki czemu coraz, no, bardzo szybko dostaje class mastery, no nie, i no, chociaż mimo tego, że odblokowanie następnych klas jest bardziej polega na levelu, no nie, to ja zbytnio nie eksperymentowałem, jeżeli chodzi o nią, bo w sumie tak naprawdę Lysithię chcesz trenować tylko i wyłącznie magicznie. Fizycznie jest do niczego, ponieważ nie dość, że nie zada dużo obrażeń fizycznie, to tak jak mówiłem, jest na hita na wszystko. Więc no, ale jeżeli pójdziemy, co jest rekomendowane drogą magiczną, to Lysithię jest zajebista, jedna z najlepszych postaci w grze. OP as fuck. Marianne is Margrave Edmund's daughter. And that's pretty much all I know about her. She doesn't interact much with other students, so I wouldn't be surprised if a lot of folks here have never even heard her speak. Więc tak, Marianne, dobry healer, przyzwoity mag. No w sumie no widać, że to ona na magię bardziej idzie. Polecam używać jej właśnie do bardziej supportu. I jej abilitka jest całkiem okej, jeżeli masz mounta, no nie, jeżeli masz, lecisz na czymś albo masz konia, to ona ci, jak jest obok ciebie, to ona odnawia ci HP. W sumie to trochę też sytuacjonalne, ale jako że ja, że w tej grze właśnie najlepsze klasy są te, które w których posiadasz mounta, to może być bardzo przydatne. Ogólnie jako postać, to widać co jaka ona jest, no nie, introwert trochę jak Bernadetta, tylko że nie wrzeszczy, tylko po prostu siedzi cicho i tak jakby nie uciekasz tak od ludzi jak Bernadetta. Hilda is the only daughter of Duke Goneril. It seems her father and brother coddle her quite a bit. If you look up lazy in the dictionary, her picture won't be because she never got around to submitting it. Not too unusual for a noble, I guess. Okej. Okay. Hilda jest dobra. Jest bardziej zorientowana pod siłę. Topory. W sumie topory to jedna z najlepszych typów broni według mnie w tej grze, więc no. Jest całkiem okej. Nie pada tak łatwo. Jest całkiem wytrzymała. Polecam. Używanie Hildy jest bardzo dobra jako postać, jest kurde biczą, że ja pierdolę, leniwa, że ja pierdolę, i no, jest okej. Leonie. Czy jest Atonaka, kurwa? She's pretty blunt and as stingy as they come. A habitual saver too. I think she's hoping to repay her village for helping to send her here. Okej, okay, Leonie lubi aż za bardzo naszego starego, bo on chyba, ona jest jego tym, jak to się mówi, uczennicą tak jakby, ale to jakoś inaczej to słowo było, kurde, squire po polsku jak się mówi, no mniej więcej nieważne, tak więc no, Leonie ma bonera do naszego starego, lubi dilfy. Z tego co widać. I tak, jako jednostka jest całkiem okej, chociaż w tier listach Fire Emblemowych, no nie, ona zawsze jest na jednym z najwyższych miejsc, no nie. Szczerze mówiąc, dla mnie Leonie jest trochę przereklamowana. No jest dobra, ale nie jest aż tak dobra z mojego doświadczenia, bo ten... nawet nie wiem, jaki ma growth rate do siły, ale miała dość mało siły, a wszyscy chwalili ją za to, że oh my god, zadaje takie obrażenia, taka unikliwość. Unikliwość jest dobra, ale damage nie aż tak, przynajmniej z mojego doświadczenia. Ale no, jest warta używania. Wygląda jak Chie, by the way. To by było na tyle, jeżeli chodzi o naszych żółtków. Idziemy teraz do naszych niebieskich. Kurwa, ta część tego odcinka to będzie tylko i wyłącznie pierdolenie o postaciach, ale hej. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. You came to our aid, yet I hadn't even the courtesy to properly introduce myself. I am Dimitri Alexandra Blathid, Crown Prince of the Holy Kingdom of Fargus.
Masz ładne włosy. Of course, at the academy, I am simply a student. And I've heard word that you are to become a professor here. Czy twoje włosy są pełnoziarniste? Delightful news. I still have much to learn, but I'm confident I could benefit greatly from your guidance. In any case, welcome to the monastery. Ja ciebie też witam. To nie miało sensu to, co powiedziałem przed chwilą. I hear you're investigating the different houses here. Did any of the blue lions catch your attention? Wszyscy! Dobra, dawaj, gadaj mi o sobie. Me? Please forgive me. It's difficult to open up on the spot, don't you think? I'm afraid my story has not been a pleasant one. I do hope that doesn't color your view of me, but I understand if that can't be helped. Okej, okay. Dimitri. Fabularnie najlepszy lord w całej grze. Jeden z najlepszych lordów nawet w całej serii, ponieważ przychodzi przez sporo rzeczy podczas jego ścieżki, co powoduje, że jakby to powiedzieć, no... Aż mi go po prostu szkoda się robi, tak naprawdę, mimo tego, że ma makaronińskie włosy. Wiem, że to kurde powtarzam, ale ja pierdzielę, spójrzcie! No, look at him! No kurde! Jakby Magda Gessler miała syna, to miałaby Dimitriego za syna, tylko że nie ma kręconych włosów, tylko proste, jak spaghetti. Dobra, jako unit. Dimitri... Wiedziałbym, że jest całkiem okej, ale przez pewne mechaniki w tej grze i przez pewną rzecz fabularną on trochę traci na trenowaniu broni i tak dalej, no nie, więc w sumie będziecie wiedzieć o tym później, no nie, jak zobaczycie, jak gra się zacznie już na 100%, teraz mogę tylko pierdolić o tym, farmazony, co dla was może będzie takie trochę what the fuck he's talking about, ale no, tak czy siak później będziecie wiedzieli, o co biega, więc z treningami trochę dostaję po piętach, ponieważ w pewnych miejscach, że po prostu siedzi na dupie. Ale tak poza tym i właśnie przez to trochę traci według mnie, jeżeli chodzi o potencjał bitewny. Jednak tak czy siak jest do używania Dimitri. Tym bardziej dlatego, że jest jedną z głównych postaci, więc tak jakby trzeba go z niego korzystać. A by the way, wszyscy lordzi główni w tej grze, no nie? Liderzy domów mają skilla, który im podwyższa do expa, więc to jest też zawsze przydatna sprawa. I no, oto cały Dimitri, nasz Lord Spaghetti. Dudu was born in Dusker and has been loyally working in my service for the past 4 years. He's rather taciturn, but once you get to know him, you'll see he's a kind and good-natured young man. Dedu jest całkiem średni, statystykowo idzie bardziej pod ataki fizyczne oczywiście, ale dobrze jest go trenować właśnie w bardziej takich defensywnych klasach. Problemem jednak jest to, że defensywne klasy są takie, że mają dość mało, no, pokrywają dość mało mało ilość mapy zasięgiem swojego ruchu, więc bardziej mobilna klasa. W sumie Dedu mógł być do tego też działać, no nie, szczególnie z pewną jedną klasą, którą mam na myśli, ale no, najlepiej z nim iść full, kurde, physical tank i trzeba uważać jednak też na magię, ponieważ jego szybkość też nie jest zbyt dobra, magowie zwykle są szybsi. On ma jeden res, jego rezystans jest okropny, więc to znaczy, że jak będzie walczył z magiem, to jest duża szansa, że dostanie po łbie i to bardzo mocno. Ma dobrą abilitkę na sam początek gry, kiedy statystyki jeszcze są tak jakby w większości jednocyfrowe. Dostaje plus jeden podczas tury, jeżeli niczego nie zrobi, no nie na turę. Co znaczy, że na przykład podejdziesz do przeciwników,
nic nie zrobisz end turn, no nie, o ile to fizyczni przeciwnicy, no nie. Dostaję plus 4 do obrony i kurde, na podczas pierwszych map nie dostaję. Kurwa, wypierdalaj! Czekaj godzinę, debilu jebany! Jezu Chryste, Windows 10, ty skurwysynu, daj mi chociaż dokończyć to, co chciałem powiedzieć, tak czy siak. Dostaję plus 4 podczas tury i po prostu wszyscy na niego naparzają, on dostaje 0 damage, ale on napierdala wszystkich. Nawet jeżeli ten nie dubluje, to na początku gry jest bardzo dobry, później trochę tak zmniejsza się jego pożyteczność, ale i tak w sumie też jeżeli chodzi o jego raut, no nie, o raut niebieskich lwów, to też trochę traci na treningu, ale nie powiem dlaczego. No ale o ile dobrze pamiętam, tak. I no, jest, Dedu jest akurat średni, ale jest do użytkowania. Felix. Felix is the heir to House Fraldarius. He has a bit of a sharp tongue, but don't let that fool you. Deep down, he's a good guy. He gravitates toward people who are skilled. Perhaps you would enjoy a friendly competition with him sometime. To, co powiedział Dimitri o tym, że Felix jest mimo wszystko dobrym kolesiem. Kłamstwa! Kurwa! Jako postać Felix to jest, kurde, gnój i tyle. Jedyne, co robi, to się, kurwa, czepia do wszystkich i tak dalej, no nie. Jedyne, co go obchodzi, to, kurwa, trenowanie i to wszystko. Jako postać bitewna, no, jako że już podczas przechodzenia niebieskich lwów miałem pojęcie o tym, jak mniej więcej rozwijać moje postacie, myślałem, że no, Felixa rozwijałem w mieczach, no nie? I te klasy, które bardziej przypisane są do miecza, mu dawałem i szczerze mówiąc, on był strasznie do tyłu w porównaniu do innych, bo inni to... Bo zwykle klasy, które są z mieczem, no nie, to one zbytnio nie dostają ani kunia, ani niczego, no nie, więc zresztą zobaczycie później, jak to działa. Jego abilitka jest całkiem okej na początku gry, ponieważ bez bataliona, to też później powiem, o co z tym chodzi, no nie, dostaje plus 5 ataku, jeżeli atakuje bez bataliona, ale później jednak bataliony, jednak plus 5 do ataku, albo plus 4 do ataku, plus 10 do hita, plus 2 do krytyka, plus 2 do obrony, plus tam do czegoś tam, plus tam do czegoś tam, no nie? To myślę, że chyba w późniejszym czasie gry lepiej mu jednak batalion dać. Jednak na początku, jak bonusy za bataliony nie są aż tak duże, to myślę, że można mu po prostu zostawić jego samego. Później jednak nie warto. Felix jest okej ogólnie, ale... Aż. He's the adoptive son of Lord Lenato of Castle Gaspar, but I hear he was born a commoner. He has an extremely earnest personality, so I'm certain he will approach your lectures with great enthusiasm. Dobra. Asza lubię bardzo i jako postać, i jako walczącego, no jako unit, no. Ogólnie aż ma dość, jakby to powiedzieć, no dość zbalansowane staty, ale bardziej po takich niewystarczających. Niewystarczających rzeczach, no nie? Ogólnie, ale jednak, on ma abilitkę lockpick, no nie? Co pozwala mu na otwieranie skrzyń bez żadnych kluczy, no nie? Coś, co normalnie złodzieje, do czego mają dostęp. Nie jestem pewien, czy jak zmasteruje się złodzieja, to dostaje się lock touch domyślnie, nie pamiętam, bo złodzieja zmasteryzowałem tylko raz i to było trochę do dupy. Ale no... Z tą abilitką, plus jeszcze jak da się mu latającą klasę, to oh my fucking god, nawet najgorzej schowane skrzynie, najdalej kurde schowane skrzynie, on może wziąć bez żadnego problemu. I przy okazji też może dać wpierdol przeciwnikowi i całkiem nieźle się trzyma. Moim zdaniem aż jest warty, no wszyscy oprócz Rafaela są warci
skorzystania, no nie? Więc hell yeah dla niego. Lubię jego też charakter, jest całkiem spoko. Ma szare włosy, prawie białe. Sylvain is the heir to House Gautier. He is a capable person who highly values his friends. That said, well, he's always been a bit of a skirt chaser, so to speak. Pardon my bluntness. I speak with him about it often, but it doesn't seem to help. Więc tak, Sylvain, rudzielec, lubi cycki trochę może aż za bardzo i temu podrywa wszystko to, co ma przednie zderzaki i dziurkę między nogami. Jako postać bitewna na początku może się wydawać, że jest okej, ale później dostawał u mnie tak po dupie z level upami, były tak cholernie chujowe, że no koniec końców Sylvain trochę też mocno dostawał po dupie od przeciwników, mimo tego, że wychowałem go na dobrą klasę, no nie postaci, ale no Jesus Christ! Mała niska szybkość, niska obrona, przynajmniej tak wyszło u mnie, niska siła. Chyba nawet HP miał nieco mniej niż powinien. Jedyny dobry stat, który chyba miał wtedy u mnie, to było jego dexterity. Przynajmniej był celny, ale nic poza tym. Nie mam dość dobrych wspomnień, jeżeli chodzi o jego walkę, no nie? Ale no, myślę, że po prostu mnie RNG wychujało bardzo mocno. Chociaż nie, musiałbym zobaczyć, jak on ma growth rate'y. Tak naprawdę, bo jeżeli ma dobre, to znaczy, że mnie po prostu RNG wychujało. Lepiej iść z nim w fizyczne. Mercedes-Benz! Bip, bip, motherfucker! Imperial nobility, but a twist of fate brought her to the kingdom. She may seem carefree on the surface, but she's actually a kind soul who pays careful attention to everyone around her. Okej, Mercedes jest zajebistym healerem. Polecam używać ją właśnie do tego, jako wsparcie. Chociaż no jej ofensywna magia też jest całkiem okej. I no, ale jej leczenie, oh my god. Właśnie jednym z tych najlepszych jej charakterystyk jest jej abilitka Live to Serve, które odnawia też jej HP, kiedy ona odnawia HP przeciwnikowi, naszym ludziom, no nie? Co powoduje, że na przykład możesz z nią pójść w bój, albo nie wiem, albo podczas enemy phase'a ona dostaje trochę w pierdol, no nie? I obok niej jest drugi koleś, który też dostaje w pierdol i nadchodzi player phase, ty po prostu leczysz tamtego kolesia i ona też się uzdrawia o ten sam, tą samą liczbę HP, która ona leczy. To jest całkiem przydatne, można nią tak trochę, że tak powiem, mimo tego, że jest miękka, to można nią trochę szaleć, że tak powiem, ale nie aż tak bardzo, trzeba jednak też uważać. Jako postać Mercedes jest, no to jest takie, no tak jak Dimitri powiedział, miła dusza, no nie, oh my god, ktoś zbił sobie kolano, ona ci zaklei go plastrem, no nie. Albo kurde wyhiluje healem i tyle. Mercedes bardzo, bardzo spoko postać, lubię ją. Annette is Baron Dominic's niece. She is a talented student who scored extremely high marks at the Royal School of Sorcery. She's cheerful and hardworking, brilliant really. Though she can be a bit oblivious at times. I hear she caused an explosion in the kitchen last night. Rudzielec! Ale dobra, Annette. Ona właśnie, tak jak trochę jak Lorenz, ona może pójść i w fizyczne, i w magiczne rzeczy, no nie? Chociaż ja w sumie, patrząc na statystykę jej magii, to poszedłem po prostu w magię i byłem zadowolony. Bo mimo tego, że ma siłę w toporach, to nie, ten strength jest trochę do dupy moim zdaniem. Nie wiem, jaki ma growth rate, ale no, jednak podstawowe statystyki też są ważne. Ralaj
No nie, to jest bar. Rally Strength plus 4 to jest bardzo dobry skill. Chociaż mimo tego nie jestem fanem rallyów i zawsze zapominam ich używać, ale mniej więcej chodzi o to, że to taki buff dla naszego sprzymierzeńca, który no, w tym wypadku u Annette daje plus 4 do siły, co powoduje większy popis do wpierdolu. I chociaż to trochę takie, no nie miała zbytnio możliwości używania rally, ponieważ ona zawsze była trochę do tyłu, jako że magiczne klasy nie mają aż tak dużego wachlarza tych mountów, no nie? Ja z nią poszedłem full black magic, white magic, w sumie ze wszystkimi tak poszedłem tak naprawdę, więc no... jako postać jest okej, nic spektakularnego, ale no, da radę ją no ogarnąć. Ogólnie jest okej. I Ingrid. Ingrid is Count Galatea's daughter. She is also a childhood friend of Felix, Sylvain and myself. She is diligent, industrious and principled. In truth, she is more knightly than most knights you will ever meet. Okej. Okay. Ingrid jest dobra. Jest bardzo dobra. To była jedna z lepszych postaci podczas Blue Lions Route. Z tego co pamiętam. Zrobiłem z niej Pegasus Knighta i ja pierdziele rozpierdalała wszystko. Mimo tego, że Pegasus Knighty zbytnio są pod unikliwość niż pod siłę, to jednak Ingrid dawała sobie radę. Ja pierdziele jak dobrze sobie dawała radę. No staty są zbalansowane. Widać, że magia też tak trochę można by z nią pójść pod magię, jednak ja nie wiem, czy polecałbym to zrobić, bo nie wiem, jakie spellbook jest u niej, ale szczerze mówiąc, ci, którzy mają na początku gry nauczone jakieś spele, to z nimi najlepiej po prostu iść pod magię domyślnie. Ci, którzy mają broń, po prostu idźcie fizycznie. To jest, kurde, moim zdaniem, no, mimo tego, że może by nawet i zadziałało w niektórych przypadkach, pójście z fizycznego na magiczny i vice versa, to ogólnie najlepiej po prostu iść tak, jak już jest na początku, pod tą klasę uzbrojenia, że tak powiem. I no, ogólnie Ingrid jest bardzo dobra jako postać, lubię ją bardzo. Tak jak powiedział Dimitri, jest bardzo rycerska. Waifu material! I ona mimo tego, że jest blond, nie ma takich makarońskich włosów jak Dimitri. Spójrzcie na nią. Dimitri, bierz z niej przykład. Jej, udało nam się. Wykonaliśmy questa chyba w godzinę. Ja pierdziu! Powinienem powrócić do Rei. Tak, wracajmy. How are you enjoying your time at the academy thus far? I hope you have found. Jedyne co robiłem, to pierdoliłem, bo let's playa robię, przedstawiając postacie. Jezu Chryste, ja mam nadzieję, że dobrze mi to wyszło, ponieważ i tak dwóch trzecich postaci nie zobaczymy, a jedyne co pierdoliłem, to tylko o nich. Oh my god, ja trochę mam jednak nadzieję, że wam się to w jakiś sposób było ciekawe, że te party podczas przedstawiania postaci nie były jakieś filerowe, ponieważ ja pierdolę, jakby były filerowe, to bym się zajebał. I suppose it is time for you to take charge of one of our three houses of students. I must note that I am personally against entrusting someone as lacking in trackable history as yourself with such a task. But it is as the Archbishop desires. Szczerze mówiąc, mimo tego, że Setet to dupek, to całkowicie się z nim zgadzam. Nie mam predyspozycji, żeby być nauczycielem, ale jak kurde żeńskiej wersji papaża się tak zachciało, to nie mam chyba wyjścia. The Black Eagles, the Blue Lions and the Golden Deer. All so different. I hope you've made it a point to get to know each of them. No tak, aż za bardzo ich poznaliśmy, że tak powiem. Since you are new here, we have decided to allow you first pick. Manuela and I are in charge of the remaining two houses. A co się stało z Ladies First? Jaką chatę ja wybiorę? O. Co to teraz będzie? O mój Boże, o mój Boże. Dobra, więc tak, to jest
moment w grze, w którym wybór odpowiedniego domu zadecyduje o tym, na jakiej ścieżce będziemy, no nie? Mamy do wyboru aż trzy. W tym jedna się rozdziela na dwa party, ale o tym może później, więc tak. Złote jelenie, niebieskie lwy i czerwone, nie, czarne orzeły. Może to orzeły, a tak naprawdę to jaszcząby. Ogólnie co mogę powiedzieć o każdej z tych rautów. Golden Deer ma dobry raut. Blue Lion ma najlepszy raut. A Black Eagles, jakby to powiedzieć, pamiętacie może tego mema z King Ghidorah, tym trzygłowym smokiem, no nie? Tam jedna głowa taka zajebista rar, druga głowa taka zajebista rar, patrzy się na tą obok i trzecia to takie oh my fucking god, I am retarded. To właśnie powiedziałbym, że ta trzecia głowa to są czarne orły. Jesus, no w sumie nie, ich droga też jest dobra, ale jest zasiana pewnymi problemami. Tak więc, no, w sumie sam nie mam zielonego pojęcia, co wybrać. Chociaż nie. Zdecydowałem, wiecie co? Wiecie, co zrobimy? Jako, że to jest, że przechodzę tą grę na hardzie, no nie? Mój pierwszy raz, gdy przechodziłem tą grę, był na normalu. Więc myślę, że po prostu wybiorę ten dom, który przechodziłem po raz pierwszy. I tym razem przejdę go na hardzie.